stara się wydystansować odpowiednio. Prawym sierpowym od czasu do czasu prawdopodobnie Gogiaszwili zada bądź prawy, bądź lewy sierpowy, ale teraz już upadł. No tak, i teraz prawdopodobnie będzie chciał to szybko już kończyć. Kamil Waszkowski nokautował wówczas światową gwiazdę boksu młodzieżowego Petera Kadiru. To było w lutym 2015 roku. Kadiru był młodzieżowym mistrzem olimpijskim, mistrzem Europy, wicemistrzem świata. Mówię oczywiście o boksie juniorskim. Dziś Daniel Dibuła ma 17 wygranych zawodowych walk, jedną porażkę, 16 przed czasem jest, należy do czołówki światowej kategorii ciężkiej. Pet Kadiru 12 walk wygranych. No chyba długo ten pojedynek nie potrwa. Tak naprawdę po każdym mocnym prawym Gruzin ląduje na deskach. Tak naprawdę każdy prawy, czy w bok głowy, czy gdzieś tam otarty o blok, powoduje, że przyklęk. Tak naprawdę zero zagrożenia ze strony rywala. Kolejny prawy, moim zdaniem, powinien knockdown być, bo było po ciosie. Komentowaliśmy taki pojedynek chyba w Pionkach wtedy Mroczkowskiego. Tam niewiele było tych lewych prostych. Tak, w ogóle chyba nie było. No właśnie. Ma ku temu odpowiednie warunki. No próbuje przynajmniej. Jest szybki jak na wielkiego człowieka, ale tak jak powiedziałem, ciężko go ocenić. No troszkę brakuje tutaj precyzji. I wypluty ochraniacz na szczękę. Sędzia wskazał dwa narożniki, sam poda ochraniacz. Na pewno zaskakujący, szybki cios. Trochę zabrakło. Dobry teraz prawy hak na tułów, zabolało to. Od razu przyklęknął, jak to miewa w zwyczaju. Tak, jest bardzo zmęczona, do końca rundy jeszcze ponad minuta po drugim starciu. Było to naprawdę duże zmęczenie i urwany oddech Kamila Mroczkowskiego. Poziom emocji jest zerowy. O ile oczywiście jest to, że Gruzin, nie przygotowujący się specjalnie do tego pojedynku, podejrzewam, że wziął taką walkę z marszu. Starczy, przyspieszył. No i jest mocny prawy. Ale trafił też Gruzin lewym sierpowym. No i niebezpiecznie też opuszcza Mroczkowski ręce w półdystansie. Ale widać, że chce to szybko skończyć, aby nie męczyć się 3 minut, ale jak uderzy śmielej, to może być problem. No właśnie, to jest to. Usłyszał i uderzył. O. Tak, jeszcze tylko 25 sekund, proszę Państwa, zostało do zakończenia tego pojedynku. No. Nie trzymaj! I tu widzimy znów wyplutą ochroniarz na szczękę. Zadać cios i zadał lewy sierpowy, ale odkrył się Mroczkowski. No i chyba wygrał to starcie, to biorąc pod uwagę odjęty punkt 2 punktami. I tak, proszę Państwa, kończy się ten najdelikatniej mówiąc dziwny pojedynek. Drodzy Państwo, oto jak punktowali sędziowie. Sędzia Gortat 39-34, sędzia Małek 38-25 i sędzia Moszumański 39-34. A zatem jednogłośnie pojedynek wygrywa Kamil Mroczek, Mroczkowski, Queensberry Polska.